11 tom, 2 marca 1916. Pragnienie człowieka zastępuje jego niemoc. Jezus chce działać, panując całkowicie w duszy, w której zamieszkuje i która mu się oddała. Nadal przechodzą gorzkie dni. Błogosławiony Jezus bardzo rzadko przychodzi. Jeśli narzekam, odpowiada mi szlochem albo mówi do mnie: córko moja, wiesz, że nie przychodzę często, gdyż kary coraz bardziej ponaglają. Dlaczego więc narzekasz? A jednak doszłam do takiego stanu, że nie mogłam już tego wytrzymać i rozpłakałam się. Jezus przyszedł, aby mnie uspokoić i wzmocnić, i niemal całą noc spędziłam z Jezusem. Raz mnie całował, czule dotykał i podtrzymywał, raz rzucał mi się w ramiona, żeby odpocząć, a raz ukazywał mi przerażenie ludzi. Jedni uciekali z jednego miejsca, a inni z drugiego. Pamiętam też, że powiedział do mnie: córko moja, dusza zawiera w woli to, co ja zawieram w swojej mocy. Dlatego patrzę na całe dobro, które dusza naprawdę pragnie uczynić, jakby w rzeczywistości je uczyniła. Ja posiadam więc wolę i moc. Jeśli chcę, to mogę. Dusza natomiast nie może uczynić wielu rzeczy, ale jej wola zastępuje moc i w ten sposób dusza upodabnia się do mnie. Ja zaś wzbogacam ją wszystkimi zasługami, jakie zawiera jej dobra wola, jeśli pragnie uczynić te rzeczy. Następnie dodał: córko moja, kiedy dusza całkowicie mi się oddaje, ja zakładam w niej swoją siedzibę. Często lubię zamknąć wszystko i przebywać w niej w ciemności. Innym razem lubię spać i stawiam duszę na straży, aby pilnowała, żeby nikt nie przyszedł mnie nękać i przerywać mój sen. A jeśli to konieczne, musi stawić czoła nagabywaniu i odpowiedzieć za mnie. Innym razem lubię otworzyć wszystko i wpuścić wiatr, chłód stworzeń, strzały grzechów, które mi wysyłają, i wiele innych rzeczy. Dusza zaś powinna być zadowolona ze wszystkiego, powinna pozwolić mi czynić to, co ja chcę. Co więcej, powinna uczynić moje rzeczy swoimi własnymi. A gdybym nie mógł czynić swobodnie tego, co chcę, byłbym nieszczęśliwy w takim sercu. Jaka byłaby to wolność, gdybym musiał być ostrożny, tak aby odczuwała tylko moją radość, i gdybym musiał ukrywać, jak bardzo cierpię? Och, wszystko się zawiera w mojej woli. Jeśli dusza ją przyjmuje, przyjmuje całą esencję mojego bytu i zawiera w sobie wszystko. A ponieważ posiada w sobie esencję mojego życia, to kiedy czyni dobro, wydobywa je ze mnie. A skoro wychodzi ono ze mnie, to jak promień światła rozprzestrzenia się dla dobra wszystkich stworzeń. Fiat.